Witam Was wszystkich w nowym formacie, będziemy omawiać pogodę na dzień jutrzejszy no i troszkę zerkniemy sobie na dzień kolejny, jak będzie sytuacja związana z opadami, z ciśnieniem, z wiatrem oraz z temperaturą. Widzicie teraz zdjęcie satelitarne z dzisiejszego przedpołudnia. Na najbardziej zachmurzonym obszarem był północny wschód Polski, również duże zachmurzenie na północy oraz na zachodzie Polski. Tutaj ta część wydzielona jest to strefa zachmurzenia, zachmurzenia z piętra średniego, tutaj natomiast piętro wysokie. Kondensacja w wysokich partiach troposfery, to co też można zwrócić tutaj uwagę na to, jest to są smugi kondensacyjne przylatujących samolotów i te smugi są widoczne przede wszystkim tam, gdzie para kondensuje się w, w troposferze. Tutaj, gdzie nie ma y, tej kondensacji tak silnej, tego już nie widać. To pozdrawiam tych wszystkich, którzy tutaj e, troszkę inne mają mniemanie na ten temat. No, a jak wygląda sytuacja po południu? E, po południu zachmurzenie prawie w całej Polsce, prócz południowego zachodu. Tutaj w takim trójkącie Opole Częstochowa, Zawiercie Kraków, mieliśmy praktycznie bezchmurne niebo i to dość długi e, okres czasu. No a zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała w najbliższych godzinach. Zacznijmy sobie od dzisiejszego wieczora. Zachmurzenie: największe na zachodzie oraz północy Polski, mniejsze na południowym wschodzie. Możliwe lokalne opady deszczu na północy, północnym wschodzie. Z upływem godzin ta strefa zachmurzenia przemieszczać się będzie na wschód i południowy wschód, także nad ranem. Zachmurzenie będzie przede wszystkim w Polsce centralnej i południowej. Im dalej na północ, tym mniej chmur, a więcej już prawie słońca bo to są godziny poranne. Na północy jest, będzie najmniej chmur, czyli ta szansa na słońce będzie największa raczej bez opadów. Po południu znów północ i zachód Polski bez większego zachmurzenia, największe zachmurzenie na południu i południowym wschodzie Polski, ale możemy zauważyć, że od północy zaczyna wkraczać strefa opadowa, która muśnie nas przede wszystkim w województwie pomorskim oraz warmińsko-mazurskim w godzinach wieczornych. Jednak jednak nie będzie, nie będzie tych opadów zbyt dużo i one szybko zaniknął. Jeśli chodzi o porywy wiatru w tym momencie naj Mocniej wieje na Bałtyku do 63 km na godzinę, na wybrzeżu do 59-60 km na godzinę. No i oczywiście województwo podkarpackie 50 km na godzinę, Sudety również 50 km na godzinę, na pozostałym obszarze 33-34 km na godzinę. Sytuacja troszeczkę się zmieni w godzinach porannych. Przejdzie przez północny wschód taka mała strefa wzmożonego wiatru. Tam wiatr przyspieszy przez godzinę 2 do 40-45 km na godzinę, ale nie będą to nadal znaczące wielkości, wartości. Jutro w dzień podobnie. Na Bałtyku do 60 km na godzinę, na Wybrzeżu do 55, a już na obszarze Polski 35-38 km na godzinę. Sytuacja wiatrowa w województwie podkarpackim oraz w stosudetach się uspokoi. Wieczorem nastąpi wyciszenie prawie w całym kraju. Temperatury, i tutaj w ostatnich dniach mieliśmy takie dość mocne przyzwyczajenie do tych wysokich temperatur, szczególnie na zachodzie i południowym zachodzie Polski. W tym momencie tam notujemy 11 stopni Celsjusza. Ten pas ciągnie się przez Polskę Centralną i Północno-Wschodnią, przez województwo warmińsko-mazurskie, tam do 10 stopni Celsjusza, na Podlasiu 9 stopni, a najzimniej w Małopolsce do 4 stopni Celsjusza, w Krakowie. I 6 w tarnowie. W nocy będzie wychładzanie tego, tej masy powietrza. Wszędzie temperatury zaczną spadać. Najzimniej nadal w okolicach Krakowa 6 stopni, ale również wychłodzi się też to powietrze, które dawało nam przez ostatnie dni wyższe temperatury 7-8 stopni Celsjusza oraz na wybrzeżu 5-6 stopni Celsjusza. No i jutro. W godzinach popołudniowych widzimy delikatny skok temperatury, ale już tylko na południu kraju. Tam temperatury wzrosną do 9 stopni Celsjusza we Wrocławiu oraz 8 na pozostałym obszarze południowej Polski na północy 5-6 stopni Celsjusza. Kolejna noc już będzie zdecydowanie chłodniejsza. Tu już temperatury spadną do 0 stopni w Polsce północno-zachodniej oraz centralnej po praktycznie po północne Podkarpacie. No ale tym zobaczymy i zajmiemy się jutro. A jeśli chodzi o samą, o samą sytuację baryczną, w tym momencie mamy na Bałtyku niż, ja sobie podejrzę jak się ten niż nazywa, bo powiem szczerze, że Magdalena. Magdalena. No to ciekawie. Mamy niż Magdalen, który słabnie i przemieszcza się na wschód z odchyleniem na północ a my dostajemy się pod wpływ układu wysokiego ciśnienia, który znajduje się tutaj nad Francją oraz Niemcami. Wyż ten nazywa się Altburg, jest on widoczny tutaj, jest to wyż wielocentryczny. No i zachmurzenie frontowe, które tam już oddala się od Polski, które jutro przyniesie jeszcze na południowym wschodzie większe zachmurzenie. No i praktycznie jutro cały dzień będzie pod znakiem umacniającego się wyżu. Ten wyż da nam w godzinach wieczornych, wieczornych jutro ciśnienie na południowym zachodzie do 1031 hektopaskali, a na północnym wschodzie do 1023 hektopaskali, więc głowa jutro już może boleć. Tak to wygląda. Więc mam nadzieję, że tutaj wszystko omówiłem. Jest to nowa formuła, może na coś dodać, można coś odjąć od niej. Dajcie znać, jak to się sprawdza i czy Wam się podoba, czy to kontynuować. Jeżeli tak, to kciuk w górę, jeżeli nie, to kciuk w dół, ale piszemy dlaczego. I cóż, mam nadzieję, że widzimy się jutro przy kolejnej takiej prognozie. Pozdrawiam.